Miarą jakości zespołu jest nie wynik, lecz wsparcie, jakiego udzielają sobie zawodnicy. To słowa Wojtka Herry. Dzisiaj podczas 5. Kongresu Psychologii Sportu wszyscy jesteśmy zawodnikami, wszyscy gramy w jednej drużynie i wszyscy wspieramy się wzajemnie. Mam córkę lat 13, która pływa. Jestem rzecznikiem prasowym jednego z największych klubów w naszym kraju. Piłki nożnej, Korony Kielce. Co trenujecie? Narciarstwo alpejskie. Oba jesteśmy trenerami w Olimpiku Wrocław. Studiuję na UJ psychologię sportu. Szkolimy młodych adeptów siatkówki. Jestem rodzicem młodych sportowców. No i moje koty chyba dość ładnie się rozwijają sportowo. Kongres to są zawodnicy i to ta grupa chyba cieszy mnie dzisiaj najbardziej, bo to jest grupa, która się rozwija bardzo dynamicznie. Pojawiają się zawodnicy, tak jak przy pierwszych kongresach w dużej mierze to byli sportowcy amatorzy. Dzisiaj mamy bardzo dużo zawodników profesjonalnych. Tak? Przyjeżdżają reprezentacji Polski, przyjeżdżają ludzie grający w lidze, przyjeżdżają ludzie, dla których sport jest po prostu sposobem na życie, a nie jest dodatkowym pasją. I to faktycznie jakby pokazuje, że oni dzisiaj widzą, że przewaga dzięki psychice jest czymś, co może pozwolić im wygrywać. Po drugie, jestem rodzice. Bardzo ważny nasz uczestnik, czyli osoba, która chce wychowywać świadomie przyszłego mistrza, chce być wspierającym rodzicem młodego sportowca. Znaczy, dużo się dzisiaj mówi o szalonych rodzicach w sporcie, o tych, którzy stawiają nierealne cele, którzy nakładają presję. Tutaj pojawiają się ludzie, którzy wiedzą, że sport musi być rozwojowy i musi być dobrze prowadzony. Tak? I oni szukają tej prawdziwej inspiracji do bycia lepszym, świadomym rodzicem zawodnika. No i oczywiście trenerzy. Tak? Trenerzy seniorscy, trenerzy juniorscy, czy też trenerzy prowadzący seniorów, trenerzy prowadzący młodzików i juniorów. I to są jakby te cztery grupy, które się pojawiają. No i jak zwykle bardzo liczna grupa coachów, psychologów, trenerów mentalnych, czyli osób, dla których psychologia sportu jest kolejną dziedziną, w której chcą się rozwijać, po to, żeby bardziej kompleksowo móc obsługiwać swoich klientów. Chcemy przede wszystkim usłyszeć, jak możemy sobie lepiej radzić ze stresem, z koncentracją przed startem, z tą presją, jaka jest wywoływana na zawodach, oczekiwania od wszystkich wokół. Pewne rzeczy niejako wydawało nam się, że wiemy i ta wiedza gdzieś tam została, powiedzmy, przez lata pojęta, ale żeby ją ułożyć, tą wiedzę, i żeby rzeczywiście z niej móc czerpać, to taki kongres na pewno jest w stanie nam pomóc, żeby tak naprawdę tę wiedzę świadomie móc wykorzystać potem w praktyce, w działaniu. Już po pierwszym tutaj wykładzie stwierdziliśmy, że rezerwujemy miejsca na październik, na pewno będziemy tutaj na następnym kongresie, bo moglibyśmy tak siedzieć, słuchać, no to jest jednak to, co nas bardzo interesuje. Dlatego też jej miło się spędza czas. Widziałam, że za coś Pani płaciła. Skusiła się Pani na coś? Skusiłam się na kolejny kongres. Brawo, dlaczego? Trzeci, mój trzeci, to znaczy teraz jest drugi. Dlatego, że bardzo ciekawe rzeczy wynoszę, jeśli chodzi o umiejętności, jeśli chodzi o teorię, którą później mogę przepraktykować. Fizyczne jakieś predyspozycje, treningi, takie rzeczy mają bardzo duże znaczenie, no ale żeby stuprocentowo można było to wykorzystać, no to głowa robi jednak dużą robotę. Mówimy o rzeczach, o których się pewnie w ogóle niewygodnie mówi, tak? Znaczy, jest trochę tak, że my byśmy chcieli, żeby sportowcy byli takimi superbohaterami. To jest jedna w ogóle znowu z rzeczy, które będzie przy każdych dużych zawodach sportowych, przy każdych igrzyskach olimpijskich, przy każdych mistrzostwach świata. Przypominam, mam zawsze taki apel, odheroizujmy sport. Znaczy, przestańmy patrzeć na zawodników jak na bogów, zacznijmy na nich patrzeć jak na zwykłych ludzi. Ale również mówimy zawodnikom, przestańcie odheroizować siebie. Znaczy, nie pokazujcie siebie jako osoby, które są z nadludzkimi możliwościami, tylko pokażcie, że sport to taka sama dyscyplina jak każda inna w codziennym życiu. Znaczy,
Ja zawsze będę mówił, że tak, sport jest trudny, bo jest zero-jedynkowy. Tak? Znaczy, to jest jedyna dyscyplina na świecie, w którym nie masz innego wyniku, albo wygrywasz, albo przegrywasz. Najfajniejsze jest to, że tutaj jest tak wiele ludzi z różnych dyscyplin sportu, że możemy się tymi doświadczeniami wymieniać i zapobiegać tym wszystkim błędom, bo jutro są super panele dla rodziców, dla zawodników i dla trenerów i myślę, że tu kiedyś czegoś takiego nie było, żeby młody rodzic, żeby moi rodzice uczyli się, jak mają się zachowywać. Ja pamiętam, jak byłam mała, chodziłam ze swoim tatą na treningi, najbardziej mnie to wkurzało, bo zawsze do niego mówiłam, ty się nie znasz, ty nie jesteś trenerem, nie będziesz mi mówił, jak coś tam mam robić. Także żałuję, że trochę nie jestem młodsza i że nie mogą tutaj być rodzice ze mną. Moim ulubionym zajęciem, jak byłam młodsza, było odprowadzanie z tatą auta na parking strzyżony. Zawsze razem wracaliśmy i jak byłam w czwartej klasie podstawówki, to już mu obiecałam, że zdobędę medal olimpijski. Także jedno marzenie spełniłam, za rok są następne igrzyska. Ja cały czas się śmieję do koleżanek, że ja mam ten jeden medal mniej, więc muszę cały czas nadrabiać, także gonię za marzeniami. Ja jestem taką zawodniczką, która tak naprawdę uczyła się wszystkich błędów i wszystkie doświadczenia, które zbierałam na sobie. Począwszy od tego, jak byłam małym dzieckiem i budziłam się za wcześnie na zawody, od tak zwanego rozwolnienia przedstartowego. Wszystko to przeszłam. Niestety nie było takiej świadomości, jak dzisiaj jest, i pomocy. Potem medal w Vancouver, którego nie otrzymałam i który naprawdę był dla mnie też ogromnym ciosem. I też wtedy musiałam sobie poradzić z tym wszystkim sama, bo to ja byłam tą słynną rezerwową bez medalu. I tak naprawdę tak mnie wtedy ludzie znali. To ta bez medalu, ta rezerwowa, i tu znowu nie miałam żadnej pomocy, w sensie żadnego psychologa czy kogoś, kto by mnie tak naprawdę spytał, jak ja sobie z tym radzę, i no bywało różnie. Kto jest ważniejszy dla sportowca, trener czy psycholog? Ale ciężkie pytanie. Ja mam takie szczęście, że mam naprawdę mega trenera i nawet ostatnio, jak nie było go ze mną na Mistrzostwach Świata w wieloboju, to cały czas mnie rozśmiesza, cały czas wysyła mi albo piosenki, albo filmiki, które mają to robić. I jak ja to piszę Wojtkowi, to on mówi, nie wierzę, ale jesteście super, jesteście mega duetem. Także fajnie jest, jak to się wszystko zgrywa, ale tak jak mówię, czasami potrzebuję, żeby Wojtek przyjechał i zobaczył to z innej perspektywy, z innej strony. Dobry trener to taki, który jest też trochę psychologiem, a psycholog taki, który jest też trochę trenerem, tak? Dokładnie tak jest. Bardzo mnie zachęciło, czym jest psychologia dla rodzica. Ja jestem rodzicem młodego chłopca i my też z takimi klientami się spotykamy i też chcemy to wykorzystać w relacji między nimi. Ja przyznam, nigdy nie miałem z tym do czynienia, więc myślę, że tutaj wyjmiemy jak najwięcej z tej dziedziny. Czyli to będą takie instrukcje obsługi małych zawodników. Tak jest. Tego typu spotkania, jestem tu już piąty raz, jestem w wszystkich kongresach. Po prostu jakby trochę mnie umocnią, jak ją wspierać jako rodzica, takiego świadomego rodzica, który pomoże jej realizować te swoje marzenia. Nasza młodzież już nie gryzie parkietów tak jak my kiedyś. I to słowo gryzie parkiety to jest w ogóle abstrakcja teraz dla nich, natomiast nie możemy pomówić o nich źle i negatywnie, trzeba im w jakiś sposób pomóc. Jest różnie i zawsze efekt to nie jest tu i teraz, efekt to przychodzi po czasie i ja to widzę. Miałam sytuację w przypadku jednej córki, która miała kontuzję, miała kontuzję, gdzie szukała winy u siebie. Były dyskusje, tłumaczenia, czytanie, pokazywanie, przykłady żywe, mówienie, pokazywanie filmów, czytanie książki przeze mnie. Gdzieś po czasie widać, że ten proces zadziałał i inaczej podchodzi. Natomiast przy innej córce w ogóle to nie wsiąka. Ona tego nie potrzebuje. Ja chętnie i często rozmawiam z moją córką, ona na szczęście chłonie tą wiedzę, nie? Czyli jak przekazuję z tego typu konferencji, wykładów, wyjazdów, albo z nią jeżdżę, też uczestniczymy w takich zajęciach dla zawodników. I ona na szczęście chętnie z tego korzysta, jest bardzo otwarta na tego typu rzeczy. I w tych rozmowach sama potrafi powiedzieć na przykład dzisiaj, że no ja wiem, przecież to wszystko jest w głowie, nie? To co mówimy tutaj dużo o porażce, ona naprawdę jest dużym... większą taką swobodą dzisiaj przyjmuje, nie jest dla niej jakaś katastrofa. Oczywiście jest to dziecko, więc ona cały czas gdzieś tam się porównuje z koleżankami, kolegami, ale coraz bardziej dojrzewa do tego, że mu się tam na przykład potrafi powiedzieć, ja tam nie jadę po medal, ja jadę tam zobaczyć, jak mi tym razem pójdzie, gdzie ja dzisiaj jestem, więc naprawdę dojrzewa, ja widzę ten progres, nie, postęp, ale druga prawda jest taka, że nie wszyscy wokół niej to samo rozumieją. Ja
it's more about how to apply attentional control training in a sport environment. Is that I let them discuss things first together, because then they already thought about it, and when I ask them, then they give more answers than when I just ask them straight away. So it's good to give them some time to think about it, that it's good for the interaction. You have to educate people on what is sport psychology, and that's the first important step, and that they people learn the terminology and what's important, and that could take away the barrier, because still some coaches think that sport psychology is for when you have a really big psychological problem, or even have some psychological illnesses, but that's not the case. Sport psychology is about improving performance. So yeah, it's really possible to use that knowledge in practice as long as you're open to it. Na ile sportowcy są podatni na to nauczanie, na tę edukację, na to podejście, czy właściwie trzeba ich podejść sposobem, żeby oni właściwie nie byli świadomi, że się na nich stosuje pewne metody? Ja myślę, że są coraz bardziej podatni, coraz bardziej oni przede wszystkim rozumieją to, o czym mówiliśmy wcześniej, że ich praca nie kończy się na boisku. I coraz bardziej sami z siebie nawet proszą. My pracujemy z jedną z firm, która zajmuje się takim treningiem mentalnym, bada zawodników raz na jakiś czas, robi im testy psychologiczne. Jakby na podstawie tych wyników tych testów jakby trenerzy wiedzą, jak z danym zawodnikiem pracować, że jednego warto, grzecznie mówiąc, krzyczeć, tak, jak mu źle idzie, a drugiemu, jak mu źle idzie, wystarczy, nie wiem, podać rękę i powiedzieć, że nie jesteś słaby, tylko naprawdę musisz w siebie bardziej uwierzyć, a jednego trzeba po prostu zmieszać z złotem i on wtedy się dużo lepiej mobilizuje. I zawodnicy jakby już to zauważają. No, to jest trudne dla ciebie. Czasem na przykład, jak ci się nie udaje, to jest tak odechciewa tego, a tak się już nie chce. Tak, no, dużo jest takich rzeczy, ale to jest taką moją główną. Moim głównym problemem. Czyli sukces cię napędza, a porażki trochę demotywują, tak? Tak. Jestem zawodnikiem, biegam, startuję w zawodach, więc tutaj też dodatkowy czynnik taki, jak poradzić sobie z własnymi upiorami w głowie. To też mnie interesuje podczas startów, także myślę, że przekażę też tą zdobytą wiedzę moim kolegom i koleżankom z klubu. Bardzo dużo tu jest młodych trenerów, ludzi aktywnych, którzy widać tą aktywność przede wszystkim na tych wykładach, bo to nie są takie suche wykłady, kiedy my nic nie robimy. Często mamy zrobić coś w grupie, współpracować ze sobą. Te pół godziny przerwy na kawę to też są naprawdę wyśmienite, bo zawsze można kogoś spotkać, wymienić z kimś swoje zdania i spostrzeżenia. Ja bym chciała, żeby to właśnie tak wyglądało. Ja wiem, że jeszcze jest wielu trenerów, że tak powiem, starej daty, żeby nikogo nie obrażać, którzy mają te swoje metody i tak chciałabym, żeby to pomalutku ginęło i odsuwało się w bok. Jakie masz teraz plany? Co masz ochotę robić, a co musisz robić lub potrzebujesz? Tak naprawdę, no został mi ten rok i ja cały czas w głowie mam tylko te igrzyska i to, co mnie czeka przez ten najbliższy rok, więc żadne jakieś takie poboczne zadania, jak dodatkowe studia, dodatkowe, szykuje się wiele wesel w mojej rodzinie, tylko mama cały czas się mnie pyta, no ale ty nie będziesz na tym weselu, nie będziesz, ja mówię, nie będę, mamo, będę na obozie, to komuś będzie przykro, ja mówię, no mi też będzie przykro, jak ja nie zdobędę medalu. My tacy sportowcy też musimy być trochę samolubni, podejść do tego wszystkiego od takiej strony, no egoistycznej po prostu i tak niestety czasami jest i ja wiem, że taka jest moja droga i że wiele ciężkich chwil jeszcze przede mną, bo to nie są tylko te radosne, ale te ciężkie również i no, mam nadzieję, że przyniosę ja i moje koleżanki i w ogóle łyżwiarstwo szybkie za rok w Pjongczang wiele radości Polakom. Są mistrzowie dzięki i mistrzowie pomimo, tak? I cały sport amerykański, pewnie to jest taki sport mistrzów dzięki, tak? Genialny system szkolenia, wsparcia i wielu innych rzeczy, można powiedzieć. Dzięki temu wsparciu udało się osiągnąć sukces. Polscy mistrzowie są mistrzowie pomimo, tak? Znaczy pomimo tego, że wszystko było, że tak powiem, przy jednym wielkim przeciwieństwem, a i tak się udaje osiągać sukces. W obecnych czasach jest to bardzo widoczne, że to nie tylko elementy techniczne, typowo taktyczne, ale też ta sfera typowo psychiczna związana z treningiem mentalnym jest bardzo ważna w rozwoju młodych, tak jak w naszym przypadku młodych zawodników, żeby na tym na wczesnym etapie po prostu nie skrzywdzić dziecka i nie zniechać go do sportu, tylko pchać go dalej. Sport. Przede wszystkim musimy być autentyczni dla tych dzieci i takie pewne drobne kwestie, które tutaj pomagają nam prelegenci zauważyć, w jakiś sposób powodują, że przenosimy to później
w jakichś tam małych detalach na boisko właśnie wśród tych naszych małych chłopców. Tak właśnie kolega powiedział, bez teorii nie ma praktyki, no po prostu przykładowo teoretycznie pewność siebie, co jest wiadomo, definicja i tak dalej, a my poprzez praktykę w grze 1-1 to po prostu odwzorowujemy tę pewność siebie na boisku. Mamy już głowę pełną pomysłów po pierwszym wykładzie, co i jak dalej pracować z dzieciakami, więc co będzie po pierwszym, a co będzie po drugim dniu, no to naprawdę. Czym jest trening mentalny? Da się to powiedzieć jednym zdaniem? Dwoma? To jest to taki trening umysłu, który zwiększa prawdopodobieństwo na osiągnięcie określonego rezultatu sportowego. Trenujesz mózg, żeby ciało dało radę? No, można tak to powiedzieć. Po prostu konfrontujesz się ze swoją głową i sprawdzasz, czy pomaga ci w tym, co chcesz zrobić. Twoja głowa ci pomaga? Tak, no właśnie jestem przekonany i to sobie sprawdziłem poprzez lata jazdy na długich dystansach, że organizm ma dużo większe możliwości, dużo większy możemy dać wysiłek z siebie niż w rzeczywistości dajemy, a tym ogranicznikiem jest głowa i ona nam może albo w tym przeszkadzać, albo pomagać. Trening mentalny jest ewidentnie dla każdego, przecież to jest spotkanie z samym sobą, ale jak sama nazwa mówi, trening mentalny to trening, czyli proces, a nie fiku-miku, czary-mary, jestem najlepszy na świecie. To nie, to my się w takim czymś nie specjalizujemy. No ja uważam, że sport, tyle wartości, które uczymy się dzięki sportowi właśnie, możemy naprawdę bardzo wiele przenieść na życie prywatne, życie codzienne. No i ten sport codziennie się tak naprawdę łączy. Chyba jeszcze w Polsce nie jest to aż tak rozwinięte, jak powinno być moim zdaniem. Obserwuję zawodników z różnych dyscyplin i niestety no, nie każdy ma świadomość, że jest to istotne. Nawet jeśli te problemy się pojawiają, czy z motywacją, czy z takim spalaniem rzeczami, które nas rozpraszają, to co dzisiaj mieliśmy na przykład na wykładzie. Czyli jakby kwestia naszej reakcji na to jest istotna, żebyśmy mogli sobie uświadomić, że warto z tym pracować. Ludzie słuchali, no długo przeciągnęliśmy tam w sumie ile to, prawie chyba 2 godziny gadaliśmy, a nie było nic takiego, że był jakiś szum czy coś w tym stylu, wszyscy byli skoncentrowani, a potem to się potwierdziło jeszcze w liczbie pytań na koniec, więc myślę, że temat jest... Sukces. Nie, zawsze jest tak, że jak pojawiają się pytania, to zawsze znaczy, że było warto. To jest brand na poziomie polskim, tak? I to jest jakby coś, co mnie cieszy. Teraz pracujemy nad kolejnym etapem, czyli nad etapem wymiaru międzynarodowego. Znaczy, do tej pory nasza idea polega na tym, że chcemy zapraszać gości międzynarodowych. Dzisiaj chcemy pewnie zaprosić uczestników międzynarodowych i to jest jakby kolejny element na kongres jesienny w październiku. Po pierwsze, pewnie zrealizujemy moje największe marzenie, czyli mamy szansę ściągnąć kilku psychologów za wielkiej wody, czyli z tego amerykańskiego myślenia o psychologii sportu, pewnie kolebce, no okej, prawdziwą kolebką jest Rosja, ale tam jest trochę inne myślenie o psychologii sportu, bardzo specyficzne, oparte na selekcji przede wszystkim, a nie na wspieraniu i budowaniu. To chcemy sięgnąć po to właśnie amerykańskie myślenie, po myślenie o budowaniu, o poszukiwaniu talentów i wspieraniu naturalnych umiejętności i predyspozycji, ale przede wszystkim chcemy też sięgnąć po uczestników. Znaczy, mnie cieszy, że jak udaje się nam dotrzeć do związków sportowych, bo to jest na razie dla nas najważniejsze w innych krajach i pokazujemy im materiały, oni mówią tak, a czy może być tylko po angielsku, albo czy może być w innym języku, więc dajemy radę z tłumaczeniem, więc myślę sobie, że w październiku możemy się spodziewać dużej już międzynarodowej imprezy. Najważniejsze, że to jest zespół, tak, który go realizuje i to jest trochę tak, że ja się śmieję, bo teraz tutaj sobie występuję i w ogóle opowiadam, jaki jestem wspaniały, a tak naprawdę ten zespół by się nie udał, znaczy ten kongres by się nigdy w życiu nie udał, gdyby nie zespół ludzi, który go realizuje. To jest trochę jak w sporcie, znaczy z jednej strony jest ten gość, który stoi na podium i odbiera medal, a z drugiej strony za nim jest ekipa, która osiągnęła wszystko i gdyby nie oni, to nic by się nie wydarzyło. To są dwie Joanny, które
w genialny sposób jakby pracują z sponsorami, partnerami, z uczestnikami, dostarczając informacji, organizując wszystko i jakby pilnując, żeby faktycznie cały event się dobrze zadział i się przeprowadził. To jest Kuba, który dba o tą część technologiczną, znaczy mu się wydaje, że kongres to jest właściwie tylko ludzie i uczestnictwo, a tutaj jest dużo części, nazwijmy to IT, która musi zagrać, która musi być spięta i która musi być zrealizowana i pewnie te osoby to realizują. I drugi rząd jest mały zespół, są trzy osoby, imprezy są dwie w roku, przy tego robimy mnóstwo innych eventów, a kongres jest duży i się udaje, więc tym bardziej się cieszę, że nie musimy mnożyć bytów, żeby zrobić coś, co jest absolutnie unikalne.